trzeba to robić bardzo szybko, bo zobaczcie, co się zrobiło z tego. Ale ty szorujesz moje tak... Nie lubię tego dźwięku! Odłóż to, odłóż tą łyżkę, weź to. To. Tak się, słuchajcie, prezentuje nasze ptasie mleczko w całej okazałości. Robiliśmy już marshmallow. Robiliśmy też lizaka. Ale wygląda to jak duży czupacz. Ale przyszedł czas na mój ulubiony słodycz, czyli na ptasie mleczko. Na pewno największe w Polsce, jak nie największe na świecie. Na całym świecie raczej nie robię ptasiego mleczka, bo ptasie mleczko jest z Polski. Także najprawdopodobniej faktycznie będzie to największe ptasie mleczko na świecie. Fajnie by było też mieć trochę większy kanał, dlatego zasubskrybuj go koniecznie. Sprawdź, czy ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole szary. Jak nie, to to zmień. Pod odcinkami jedzeniowymi zostawiacie 30 tysięcy łapek, także mam nadzieję, że tutaj też nas nie zawiedziecie. No i tradycyjnie, Ola jest z nami. Cześć. No kto inny będzie miksował i ubijał tą piankę, żeby była taka fajna? Zapraszam was też na nasze Instagramy, linki są oczywiście tradycyjnie w opisie. Potrzebujemy mnóstwo rzeczy, jedziemy do sklepu. Tak, tradycyjnie jedziemy do sklepu. Już jesteśmy. Mamy dużo rzeczy do kupienia, bo jeszcze... wszystko będziemy robić sami, polewę i to białe, to taką piankę. Na ten odcinek zużyjemy najwięcej produktów, bo na marshmallow w sumie nie było aż tak źle, nie? Nie, tam był nie sam było, cukier. Nie było, tak. A tutaj jest naprawdę dużo różnych różności, także my idziemy do sklepu. Jestem ciekaw, czy nadejdzie kiedyś taki moment w tych odcinkach, kiedy nie będziemy musieli kupować blachy, garnka czy czegoś takiego, bo znowu musimy kupić nową blachę. Ej, to może być, Ola, nawet takie pudełko. Nie jeszcze większe? Myślisz, że ono będzie jeszcze większe niż to? Bo generalnie chodzi o to, że musimy gdzieś tą całą jakby masę, to białe, umieścić, żeby to sobie ostygło i się skleiło. Dobra, teraz kupujemy cukier. Drobnoziarnisty taki, bo łatwiej jest go ubić z białkiem. Tak, bo go nie będziemy gotować, tylko on będzie ubijany na surowo. No, on rzeczywiście jest drobny. No to dobrze, no to bierz. Znowuż bierzemy żelatynę, tak. Ekstrakt waniliowy. Kupujemy dwie łyżki. Dwie łyżki na jedną porcję, czyli 20 łyżek. Biorę 14. Śmietana, kremówka. Śmietana, kremówka i masło. Nie mam pojęcia, co to jest śmietana, kremówka. Biorę w takim razie 4 masła. Okej, okay, według tego, co wyczytaliśmy, to śmietana kremówka to jest śmietana, która ma powyżej 30%. No dobra, to bierzemy coś takiego. 2 litry śmietany. Tyle śmietany to ja przez rok nie zjem, co tutaj jest, nie? Naprawdę. Jeżeli chodzi o kakao, to potrzebujemy takie gorzkie, nie? Słodkie. Słodkie? Żebym zjadła też. Ale to nie jest tak, że ptasie mleczko ma na sobie gorzkie i samo sobie jest słodkie? Najlepiej wedla w ogóle. Ja pierdzielę, drogie te odcinki, łapkę w górę zostawcie, bo masakra, to wszystko tyle kosztuje. No już ostatnim naszym składnikiem są jajka, których potrzebujemy. 5-6 białek na jedno, czyli razy 10. Czyli 60. No 90 nam nie jest potrzebne, bo potem tego nie zjemy, Ola. Dobra, czyli co, mamy wszystko. No i oczywiście nie obyło się bez kilku zakupów do domu, nie? Jak to zwykle z Aleksandrą bywa. No powiem wam, że jest to ewidentnie jeden z najdroższych odcinków. Wydaliśmy dużo na składniki. A czego się nie robi dla Pawła, ukochanego ptasiego mleczka? Tak, ja uwielbiam ptasie mleczko. Ja nie lubię. Zrobimy następnym razem coś, co ja lubię. Okej, okay, możemy tak zrobić, wielkie okno persa. Albo Kinder Bueno. Albo Kinder Bueno. Zostawcie dużo łapek, to zrobimy, a my tymczasem lecimy do domku. Jesteśmy już w domku i teraz lekkie podsumowanie tego, co mamy i co użyjemy. Mamy Olę, która będzie to wszystko robić we większości. Nie no, znaczy ja będę ci pomagał oczywiście. Mamy śmietankę. Mamy jajka. Ile śmietanki? 2 litry śmietanki, 60 jajek, 21. 21 ekstraktów, 4 kg cukru, 2 paczki, 10 paczek żelatyny, 5 paczek kakao, 4 masła i folię, żeby to wszystko potem wyciągnąć. Oczywiście jeszcze jest potrzebny wrzątek i sól, ale to mamy w domu, więc je kupowaliśmy. Teraz trzeba to wszystko zamienić w jedno wielkie ptasie mleczko. Tak wygląda pojedyncze małe. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało duże. Tak, tylko chociaż zostaw jedno, bo Paweł, wychodziliśmy ze sklepu i Paweł już wyjadał to. Tak, bo wczoraj rozmawialiśmy o tych ptasich mleczkach i ja miałem taką ochotę, że chciałem jechać na stację. Zostaw kupić. Chociaż jedno, tak? No bo żeby... zostawę. No. Ola, słuchajcie, wlała wrzątek do szklanki. No tyle będzie git i się dziwi, że jest gorące. Teraz tak, trzeba we wszystkich jajkach oddzielić białka od żółtek. To jest łatwe, no to pochwal się, jak to robisz. Dobra, proszę bardzo. No. Jak ty jajka, Ola, rozbić nie umiesz. No dobra, tak się rozdziela i zobacz, ile z tym jest roboty. No nie dużo. No dużo. Musisz tak zrobić przy 60 jajkach, Ola. Dwóch pseudokucharzy się wzięło za robienie ptasiego mleczka. No zobaczcie, jakie masz żółtka tam. No przecież prawie jest rozdzielone. Paweł, zobaczcie się, widzowie. Jest źle? No, no jest tragicznie. No jest. Dobra, ja będę ubijała, teraz rozdzielaj. Dobra, wyciąć ręce. To miało być białko, Ola, nie żółtko z białkiem. No to ty dałeś tyle żółtka, więc nawet mnie nie wkurzaj. Wyobraź sobie, że za dawnych czasów ludzie to ręcznie robili. No. Skipper jest super, on zawsze kładzie się przy stopach, a potem dziwi się, że ktoś go zgniecie, stanie na nim. Faktycznie ten cukier wygląda jak sól, jest tak drobny. No.
to już jest ubite? No prawie, Paweł, zostaw. Ja chciałem to zobaczyć. Słuchajcie, nie wiedziałem, że da się taki cukier kupić. Tu macie cukier drobny, a tu cukier zwykły. Tutaj po lewej, tu o. No jest różnica, faktycznie. Dodajemy teraz wanilię. Tak, dwie łyżki, tak? Dwie łyżki, no to będą dwa te pojemniczki raczej. A to będzie waniliowe. No. No jak to się mleczka, nie? Teraz jak to wymieszamy, to tak na dobrą sprawę to jest gotowe. I to są 0,2 naszego ptasiego mleczka. Teraz będziemy robić porcję razy 3. Potem będziemy mieli już połowę po następnym mieszaniu. No jeszcze trzeba zrobić czekoladę i tak dalej. Także roboty mnóstwo. Z pół godziny jedno takie było miksowe. Zresztą nagrywam GoPro. Nagranie GoPro ma 32 minuty. No, pół godziny. Okej, słuchajcie, musimy szybko działać ze względu na to, że to niesamowicie szybko zastyga. Zobaczcie, jakie to jest gęste. Ja to... I ledwo się wylewa, robimy porcję razy 4. Także teraz tego będzie jeszcze dwa razy więcej niż w tamtej miejsce. Będzie dość ciężko, dużo miksowania, chcieliśmy drugi mikser, ale nie mamy skąd teraz ogarnąć. Trzeba to robić bardzo szybko, bo zobaczcie, co się zrobiło z tego. Jedno wielkie ptasie mleczko podziamdziane. Mamy problem. Jaki mamy problem? Nie zmieści się żelatyna, nie? Tutaj. Generalnie dodamy wszystko tutaj, zmieszamy i potem całość przelejemy do pudełka. Bo teraz jakby warstwowo nie ma sensu tego robić ze względu na to, że nie zrobi nam się jedna wielka konsystencja. Tu chodzi o to, żeby to zastygło w jedno wielkie ptasie mleczko. Tutaj jest całe nasze ptasie mleczko, teraz trzeba tutaj wlać ile? 16. 16 ekstraktów. By the way, nasza kuchnia, nie? Była taka czysta dzisiaj. Patrzcie, ile tu jest skorupek. To wszystko to było puste. Tu wszędzie są skorupki. Dobra, Paweł, ja ubijam. Okej, okay, ubijaj, bo to trzeba jeszcze wymieszać tak, i dodać żelatynę. Mieszaj ty. No i teraz słuchajcie, ostatni element, czyli żelatyna. Wyłożyliśmy to papierem, żeby nam się od spodu nie przykleiło. Jak się przyklei od boków, to najwyżej wytniemy nożem od boków. Lecimy z przelewankiem. Ja. Jak to wygląda? Patrz na to! O kurde! Żeby to tylko nam się nie przykleiło do tych boków, nie? Przyklei nam się do boków, oczywiście, że tak. Ale ty szorujesz, szoruje tak... Weź to materiałowe! Ola! Weź to... Ola, nie, bo mnie... Nie lubię tego dźwięku! Odłóż tą łyżkę, weź to. To. Aż mieciarki przechodziły po całym ciele, tylko to jest całe brudne. No właśnie! No tak, ale mimo wszystko, ola! Paweł, trzymaj to! No trzymam! Tu ogólnie jest miarka i mamy tego 12 litrów. Nie widać tego w kamerze, bo jest przezroczysta, no ale jest 12 litrów. Czekamy, aż to wyschnie, potem trzeba to wyciągnąć i polać całość czekoladą. A w międzyczasie ogarniemy naszą wspaniałą kuchnię. Nawet ściany, słuchajcie, są białe, także... Szykuje się długie ogarnianie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie po więcej, bo takich rzeczy serio nigdzie indziej raczej nie zobaczycie. No i wiadomo, dzięki temu, że to zrobicie, będziecie widzieli więcej odcinków tego typu. Ogólnie minęło już 8 godzin, mamy 23:30. I dopiero teraz Ola wpadła na to, żeby schować to do lodówki. Bo generalnie jest to dość rzadkie, w sensie wiadomo, ptasie mleczko ogólnie nie jest jakimś mega, mega gęstym produktem. Konsystencji nie ma gęstej. Ale w każdym razie wiecie, zrób małe ptasie mleczko, a zrób wielkie ptasie mleczko. Bo generalnie jest dosyć ciepło, włączyliśmy akurat dzisiaj ogrzewanie. No i to ptasie mleczko, jak możecie zauważyć, całe lata w środku jeszcze, nie? W sensie ono odkleiło się od ścianek, jak tak próbowaliśmy, ale mimo wszystko boimy się, że się rozpadnie. Także w tym czasie, jak ono jeszcze sobie jest, to my robimy polewę i co będzie, to będzie, no bo jutro przychodzą, słuchajcie, nam robotnicy w końcu zrobić listwy w domu i nie będziemy mieli jak tego nagrać, dlatego musimy dzisiaj siłą rzeczy to skończyć. Ogólnie, żeby ptasie mleczko jeszcze trochę doszło, przeczekaliśmy ponad godzinę. I z racji tego, że jest mega późno, robimy wszystko za jednym razem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będzie dużo polewy czekoladowej. Dobra, aktualnie mamy tutaj 3 kostki masła, litr śmietanki 32%. I teraz trzeba wrzucić 60 łyżek kakao. No i jeszcze na to 30 łyżeczek cukru. Łyżek, nie łyżeczek. No
Nasza czekolada na ptasie mleczko gotowa. Teraz musimy poczekać trochę, aż ostygnie i możemy już robić całość. Teraz będzie ten największy i najbardziej stresujący efekt. Trzeba będzie wyciągnąć to z pudełka i boję się, że to się rozpadnie. 5,96 kg ma. Okej, robimy to. Ja pierdzielę. Kurde, to jest krzywo. Nie podniesiesz tego. Daj mi łyżkę płaską. Jacy my jesteśmy debile. Czemu? Żeby mogliśmy to przykryć i odwrócić. Troszkę się rozlało. Ale to bardziej chodzi o smak. Ale się trzyma. Tak, bo tu mamy papier. Dobrze go przykleiliśmy. Tak, bardzo dobrze go położyliśmy. Teraz czekolada będzie wszędzie. Trzymaj. Wiem, że czekolada będzie wszędzie. Może ja to zrobię, co? Wiesz co, bo spodu nie będziemy mieli jak obleć, nie? No. Oblejemy to tylko od boków. Mniej? Więcej? Nie, zostaw taką grubą warstwę chyba. W międzyczasie, jak Ola smaruje, 100 gram ptasiego mleczka ma 441 kalorii. Uznajmy, że nasze ma około 400, no bo jest zrobione w domu, czyli pewnie ma trochę mniej, jest trochę zdrowsze. A mamy tego 6 kilo. 6 kilo to jest 6000 gram. Jak to podzielimy przez 100, to nam wychodzi 60, czyli mamy 60 razy 400. Czyli to ptasie mleczko ma 24 tysiące kalorii. To nie jest aż tak źle. Tak się, słuchajcie, prezentuje nasze ptasie mleczko w całej okazałości. Wygląda dość solidnie, zaczyna się rozpadać, co prawda. Tak, rozpada się, bo czekolada była jeszcze ciepła. Tak, tak prezentuje się prawdziwe ptasie mleczko. Tak prezentuje się nasze. Tutaj z boku nie miałam jak do końca dojechać z tą czekoladą, no ale... Dobra, smakujemy w takim razie. Rozkrójmy, bo jestem ciekaw, jak ona wygląda w środku. No, pokroiło się. No, stoi w miarę. Ty, no stoi. Nie no, wywróciło się. Ty, nie no, ale wygląda w środku jak ptasie mleczko, no. No, tu tak, tu się zbiło, tu jakoś tak nie wyszło. No właśnie, tutaj się zbiło na przykład. To jest bardzo za ciężkie. I tu się faktycznie zrobiła konsystencja ptasiego mleczka. No, spróbujemy, co? Spróbujemy, zobaczymy jak to smakuje. Uwaga, test smaku. No, jest inne w smaku. No, ale jest gorzka serio ta czekolada. No, czekolada jest gorzka. Spoko jest, ale jest inna w smaku niż ptasie mleczka. Nie no, ja jestem zwolennikiem jednak tego ptasiego mleczka. O ile jeszcze marshmallow bym sobie sam robił w domu, to ptasiego mleczka raczej bym nie robił. Ptasie mleczko udane, no zobacz jak leży, wygląda jak ptasie mleczko, no. Może nie jest jakoś tam idealnie równo czekolada położona i tak dalej, ale i tak jest kozak. Tak samo ty byś był kozakiem, gdybyś zasubskrybował ten kanał. Zostaw łapkę w górę, bo naprawdę mamy pierwszą 40. A zaczęliśmy nagrywać o 10? 10 zaczęliśmy nagrywać. Tak, bo 9.20 skończyliśmy odcinek z rowerem. I tak na dobrą sprawę od razu zaczęliśmy nagrywać. Tak. Zapraszam was na sklep jaborware.pl. My widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się, pa pa. Cześć. Cześć.